jeszcze na Stare Miasto. Tam dalej niestety nie możemy, bo już jest zakaz ruchu. Tak? Mhm. Możemy sobie tu w oknie. Gdzie jest zakaz? Jedziemy w prawo, tam dalej już widać znak zakazu ruchu. A to a możemy jeszcze zaraz odtoczyć? Prawo. Nie, ja chcę jeszcze tam jechać. Dobra, tylko będziemy tam staniemy i będziemy musieli zawrócić od razu, nie? A nie możemy tu przyjechać jakoś obok? Nie ma takiej możliwości. A ten gdzie pojechał? Stop, ale oni zatrzymujemy się. Jest, nie dotyczy wymienionych w zarządzeniu dyrektora pojazdów wymienionych, nie? Czyli nas to niestety nie dotyczy, tu nie możemy jechać. Wsteczny bieg. Albo do przodu. Wsteczny, jedziemy do tyłu. Za znak przejechać nie możemy. Nie? Nie. Możemy skręcić na maksa teraz koła w lewo, żeby zawrócimy. W lewo. Żeby tyłem w tamtą stronę pojechać, bo tam jest przestrzeń, a tutaj samochody stoją, nie? Coś tu pani kombinuje, nie wiem co pani chce tu wyćwiczyć. Nie, bo tu chcę, tak? Wjechać, tak? Tu mam wjechać? No jak się uda? Nie uda się. Jedźmy na wsteczne. Nie. Tak. Nie. Jedziemy. No za chwilę będziemy blokować komuś tu możliwość przejazdu. Prostujemy kierownicę i jedziemy prosto do tyłu. No dobrze, okej. Tylko zaraz na Patryka wjedziemy. Jak to tu, no to Stare Miasto przyjść sobie. No, nie ma pani daleko, nie? Gdzieś tu pani. Tylko nie mam czasu, ciągle mi jakieś zadania szukają. Dobra, w drugą stronę skręćmy koła, bo tu pojedziemy przodem. Czyli kręcimy w lewo, jedziemy. Kierunkowskaz lewy sobie włączmy. Dobra. I kierunkowskaz prawy. Stop i tu już jedziemy do przodu. Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na Ostre Jazdy, pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Wszystko prowadzi Łukasz Przybył. Prosto? Tak, tylko z tamtej strony tego plastikowego elementu. Teraz zaraz mamy, bo muszę po kolei. Wjechałem tu na... Dobra. O, jest, no. Mówiłam, że trzeba poczekać na nich, no. No, tylko oni byli gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, gdzie... Oni nie byli właśnie, oni jechali dopiero tam. No, z tego, co mi się wydaje, to oni zostali na... Oni byli na tym, na tej ulicy, tylko objechali dookoła, żeby nas złapać. Oni już wyjechali z parkingu, bo myśleli, jak my parkowaliśmy, to oni w tym czasie opuścili parking, wyjechali z parkingu. No my też. My parkowaliśmy, a oni już w tym czasie tego, jak Patryk dzwonił, no to on już był poza tą galerią, nie? Chodźcie do Starego Miasta, pojedziemy trochę. Na płytę Starego. No. To tam też nas garną. Tak. No to nie na płytę, ale jak chcę poglądać, to Stare Miasto jest takie piękne. Jeszcze trochę czasu, pani tego szkolenia zostało. Znak stopu, bardzo ważny znak, widoczność słaba. Przecież widzę, nie jestem ślepa. Do linii, na pewno? Okej, już do tamtej. Okej, i tu całkowite, no tak, bo nie ma... zatrzymanie. Kierunkowskaz lewy. Kartę, tak. Zajęć, zwalniamy i skręćmy sobie teraz w prawo. Tu? Tak. Jak się czegoś napiję, bo mi się pić chce. O, ratusz, tak? Co to jest? To jest kościół. Ale ładnie. A ten już ma blokadę. Założoną blokadę, tak. 10... bo ze stalą. Tak. Albo był albo stanął zbyt blisko skrzyżowania, bo moim zdaniem zbyt blisko skrzyżowania. Minimum 10 metrów od skrzyżowania. O, właśnie, to jest ważne. Od
przystanków autobusowych 15 lub na całej długości zatoki. A nie można na przystanku kogoś wysadzić? Nie. Nie wolno, nie? Granatem. Aha, czyli nie można. To nie jest prawidłowe, bo ja myślałem, że można podjechać na przystanek autobusowy na przykład. Jedyneczka. Kogoś wysadzić. I puszczamy tych z lewej, nie? Ci z przeciwka mają też podporządkowanie. Czyli tylko lewą stronę. Dobra, jedźmy. Podjedziemy. Dobra, i tu, aha. Dobra, i jedziemy dalej. Nie, na przystanku nie można nikogo wyrzucić z auta. Jedziemy w lewo. A za przystankiem? Przed przystankiem? Jest, tak, no tak, jeżeli w odpowiednich odległościach. Tak. Uwaga, przód. Oj, przepraszam. Bo też nie wiem, co on chce robić. Niekiepskim zresztą. Ja pierdolę, ja jeszcze kolor do tego. Uwaga, przejście na pierwszy. Ja miałam zawsze ładne kolory samochodów. Ja nie lubię ciemnych ani szarych. Czarny to jeszcze tak. Biały, ale to musi być. Ale biały, ale to musi być ten Audi. Ale ja zawsze miałam samochody ten niebieskie. Niebieski, czerwony. No zieloną jakiś Nubirę kupił. Ale ona była też taka połyska. Uwaga na przejście na pierwszej, bo ktoś tu wchodzi. Uwaga, ciągła linia. Ciągła linia, nie. A, to ciągłe. I zostaniemy sobie na tym pasie. Tamten oddzielony jest grubszą linią. Te pasy będą jechały w innych kierunkach. W różnych kierunkach. Kierunkowskaz lewy sobie włączmy. Na przejście zwalniamy troszkę i blisko lewej strony się trzymamy, będziemy jechać dalej na wprost. Poznań jest piękne, ale Izę coś ciągnie do Ewy. Dlaczego? Jest bardzo serdeczną kobietą i no wydaje mi się, że bardzo poważnie podchodzi do swojego zawodu i zna się na tym. Ja, i jak po sobie się czujesz? Bardzo dobrze się czuję, bardzo dziękuję Ewoniu. Jesteś naprawdę aniołem, bo te zabiegi są bardzo fajne. Czujesz taką lekkość, robi... Mało, że lekkość, to jeszcze te algi, które mnie tak ukoiły w ogóle po tych nocnych stresach. I po tych w ogóle tygodniowych teraz, bo miałam taką sytuację właśnie w związku z tym swoim programem rzetelnym okiem Izabeli, Smart Line Motowy Rentgen. Takie niepotrzebne osoby się do mnie w ogóle przyczepiają, których nie chcę widzieć. No i byłam zestresowana. Dzisiaj byłam tak oszołomiona apartamentem, jakim dostałam od production, Celebration Production, że w ogóle czułam się jak w ogóle księżniczka, spałam na tych poduszkach i w ogóle nie mogłam zasnąć. No to dzisiaj masz dopełnienie całego, że jesteś tam. Tak, no i teraz jeżdżę, właśnie mamy te fajne takie jazdy, bardzo fajnego konstruktora, instruktora mam. Super. I tak sobie odbudowuję się po tych cienkich latach w moim życiu i po tych takich zostawieniu roli przez rodzinę. Także, ale dam radę, ja zawsze dam radę, zawsze byłam sama, bardzo dziękuję. Bardzo proszę w takim razie za tydzień. Jeszcze bym prosiła, żeby zrobić tą mezoterapię. Tak, kupiłam sobie, znalazłam krem z peptydami właśnie z jadem żmii, bo tu nowy krem. Bardzo od razu go kupiłam, on 30 zł kosztuje, ale naprawdę jest wspaniały i ja czuję, że mam ładniejszą skórę. Bardzo, tak jak ci powiedziałam, masz bardzo dobrej kondycji buzi, tak dba jak dbasz. Natomiast dzisiaj po zabiegu nic nie wykonujemy, nie używasz też dzisiaj ani płynu micelarnego na wieczór, zostawiasz to na 12 godzin, bo ten kosmetyk działa do 12 godzin. Dobrze. Także widzę cię za tydzień, zapraszam na to mezo i będziemy działać. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i dnia. Dzisiaj miałam robioną tą mezoterapię, trochę mnie nakuła, czerwona trochę chodziłam, ale już ma minęło, już ma dobrze jest. Jest ok, super, bardzo fajne zabiegi. A ja życzę twojej pracowni dużo klientów zadowolonych, oczywiście pracownia jest piękna, w naturalnym miejscu, w ogóle ogródek z roślinami unikalnymi, bo się znam na tym, bo miałam też ogród pod lasem i ogródek skalny i wiem, jakie to są w ogóle, żeby utrzymać w ogóle taką roślinę, a jest pięknie utrzymana. Gratulacje, gratulacje. Dzięki.
Pani Izabelo, sprawdzamy działanie świateł pozycyjnych. Aha, no dobrze. Pozycyjne, to włączmy sobie najpierw przekręćmy. Kluczyk już jest chyba w pozycji zapłonu, tak jak wysiadaliśmy z samochodu. Czyli tylko przekręcamy tutaj. Pozycyjne, postojowe. Jeszcze jedno wyżej. To jest na auto, okay, to na pozycyjnym. Pani sobie sprawdzi. Tak, czy ikonka się tam zapaliła nam na desce rozdzielcze? Jest zielona ikonka? Jest. Dobra, to sprawdzamy działanie świateł pozycyjnych. No pozycyjne to są te światła. Tak, mamy z przodu, z tyłu te światła też występują? Pozycyjne, tak. Tak. Pozycyjne to są te światła. Dokładnie i wraz z tymi światłami włącza się jeszcze nam jedno światło podświetlenie tablicy rejestracyjnej, tak? A tutaj, tak. To nie są te pozycyjne, tylko wyłączamy. Włączamy światła mijania. Światła mijania. Tak. Widać, zapaliła się też ikonka na desce rozdzielczej? Tak jest. Gdyby się czasami nie chciała zapalić, to może wystarczy kluczyk przekręcić. Mamy? Mamy. Światła mijania to są te mocniejsze. Dokładnie tak. Włączamy teraz światła drogowe. Światła drogowe to są te. Tak. O. Sprawdzamy, czy zapaliła się niebieska. Niebieska, jest niebieska. Światła drogowe to jak jedziemy w trasę. Tak. To są najsilniejsze światła. Tak. Nie możemy oślepiać innych. I nie możemy oczywiście oślepiać innych. I do użytku tylko w miejscach nieoświetlonych. Jakby była droga oświetlona, to już na tych światłach. A, czyli do jak. Też i postojowe. Nie. Ale to jakby chciała pani zostawić samochód w miejscu. Końca bezpiecznym w pani odczuciu, oczywiście zgodnym z przepisami. Bałaby się, że ktoś nie zauważy pani pojazdu, to nawet postojowy mogę zostawić. Z tyłu świateł drogowych nie mamy. Dobra, włączmy sobie jeszcze przeciwmgłowe tylne. Te drogowe może wyłączmy, przyciągnięcie do siebie tej dźwigni. Przeciwmgłowe tylne, to pomarańczowa ikonka kontrolna na desce rozdzielczej, która ma się pojawić. Te. Tak. Dobra, są. Dobra. Są przeciwmgłowy tylne. I to są te najbardziej świetlące światła. Tak, te najmocniejsze, które przecież powietrza spada poniżej 50 metrów. To musimy je włączyć. Dobra, teraz światło cofania. Czyli wrzucamy bieg pani działanie światła hamowania na egzaminie, skoro jest, nie jest pani w stanie wcisnąć jednocześnie pedału hamulca i sprawdzić, czy słuchy świecą. Jakby to pani zrobiła? Jeszcze raz pytanie. Światło hamowania. Tak. Na egzaminie państwowym, jak to sprawdzić? Bo nie jest pani w stanie jednocześnie wcisnąć pedału i sprawdzić, czy słuchy świecą. Czyli będzie potrzebna pomoc drugiej osoby. I w rozporządzeniu jest zapisane, że egzaminator potwierdza musi, działanie... Ktoś musi sprawdzić, tak? Egzaminator staje z tyłu, pani sprawdza działanie światła. Dzisiaj zrobimy na odwrót, żeby wiedziała pani, które światła mają się zapalić. Dobrze. Bo nawet nie wiem. To te na dole? U góry stop. A, u góry, stop. U góry ja i... Ja muszę pulsacyjnie teraz, nie? A, pulsacyjnie, no. Tak? Mamy trzy światła stopu? Tak. A te światła na dole, to co to jest? To są światła blaskowe tylko, też wymagane w pojeździe. Ale one się palą, znaczy są włączone jak jest ciemno, tak? Nie, one po prostu reflektory innych pojazdów, jak pan... A, jak jadą, to na tak, te światła odblask. Nam rzucają i dają odblask. Co to jak w rowerze? Dobra, no i zostały nam jeszcze światła kierunkowskazów i światła awaryjne. No dobra, to kierunkowskazów to wiadomo. Tak, czyli... Dobra, no i lewy jest symetryczny, też można wstawić, w razie czego na egzaminie chyba każdy po kolei. A teraz przejdziemy ten, lewy, jest tutaj lewy,
żarówki jeszcze dla formalności, światło awaryjne. To są dokładnie te same żarówki. Awaryjne? To tak, jest... pod radiem jest włączony taki trójkąt. A te są awaryjne. Tak, te. Dobra. I wyłączam te. Dobra. I obchodzimy samochód dookoła. To są te same żarówki, tylko żarówki w tym tak? Czyli tak. 6 sztuk do sprawdzenia. Nie? Bo z przodu też są i po bokach też są. Tak jest. Dobra, jesteśmy na to, co mieli. No tak, tak. Tak, tak. Wszystkich. Dobra, zróbmy sobie samochód jeszcze... Samochód jest sprawny. Jest sprawny. Bardzo sprawny. Teraz tak. Tutaj mamy jeszcze dźwignię od otwierania pokrywy silnika. Tak, nie chcę, próbuję pani to pociągnąć, otworzyć, bo na egzaminie. No muszę wiedzieć, gdzie się paliwo dobra, wlewa. Wszystkie światła sobie wyłączmy. Pod pokrywą silnika, tutaj w komorze silnika jest kilka rzeczy, na przykład akumulator. Mamy akumulator, jest zbiornik płynu hamulcowego. Tak. Na boku mamy wyznaczone wartości minimum i maksimum. Płyn ma zawierać się pomiędzy stanem minimalnym a maksymalnym. A gdzie to widać? Niech sobie pani tutaj spojrzy. Jest maksimum. Tak. Jest minimum. Tak? Jest, jest, jest. Jest? Tak. Jest właściwie? Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, podpisany jest z angielskiego coolant, wartość F wyznacza wartość maksymalną i poniżej jest przytłoczenie, dość głęboko tutaj w tym miejscu, wyznaczające wartość minimalną. Widać poziom płynu? Tak, to zaciemnienie. Tak, 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 czyli widać. Jest prawie maksymalnie. Tak. Jest? Okay. A czyli do tego RAN tutaj jest maksymalnie, tak? Dokładnie tak. Olej. No to jeżeli chodzi tu o olej, to jest wskaźnik poziomu oleju. Tutaj mamy wlew oleju silnikowego. I wskaźnik poziomu oleju, żeby sprawdzić poziom oleju, w ogóle silnik musi być wystudzony, zimny. Najlepiej przed jazdą lub należy odczekać po. Przeczyścić należy. Po przeczyszczeniu wsadzamy z powrotem dokładnie to samo miejsce. I na jakiej wysokości tak. Powinien być? Pomiędzy minimum a maksimum, czyli tutaj też jest full i low. Dobrze, woda. Tak. Teraz woda. Tak, płyn do spryskiwaczy, też podpisane, żeby sprawdzić, co sprawdzamy. Nie sprawdzamy poziomu, tylko sprawdzamy obecność płynu. Obecność tak? Płynu. On ma się kończyć, mamy go używać, jak go zużyjemy, to dolewamy, jak z płynem do naczyń. Dobrze, okej. Okay. Mamy? Jakby tak. Nie było widać w zbiorniku, bo on jest też zabudowany, wtedy możemy użyć spryskiwacza szyby przedniej czy tylnej, potwierdzając obecność. Ale tylko tyle trzeba wlać, nie więcej tego płynu. Znaczy może być do pełna, tak? Do pełna. Ale nie ma tutaj wartości minimalnej i maksymalnej. Sprawdza pani tylko czy tylko jest żeby płyn. Było. No dobra. Tak? Mamy to? A to co to jest? No. To jest też wlew do płynu do chłodnicy. Nie? No właśnie. Bo można bezpośrednio tutaj wlać sobie do zbiornika, a tam jest bezpośredni wlew do chłodnicy. Nie? Tu można wlać do zbiornika wyrównawczego albo bezpośrednio tutaj do... Czyli tutaj się wlewa płyn, tak? Tak, też. Dobra, okej. No to tak jak mam, dobrze pamiętam. Tak? W razie, gdyby miała pani okazję zamknąć, to w takiej wysokości po prostu niech pani wstrzyma. Moc, uwaga. Niech pani trzyma, trzyma. Ja to trzymam, no. Dobra. Dobra, musi pani jeszcze raz otworzyć, niech pani jeszcze raz otworzy. I puszczam. Okej. Dobra. To nie tylko program, ale i całe jej życie to ostre jazdy. Tak, mamy to. Jedziemy dalej.